1 czerwca rozegrano drugi etap 14 wyścigu majora Hubala Santé Tour. Już widzę, że przygotowany jest ten oto zawodnik, kolejny, który będzie na pomoście, to Denis. Tego dnia Busco Zdrój gościło blisko 120 kolarzy, w tym 14 ekip zagranicznych. Na ulicach miasta przeprowadzona została jazda indywidualna na czas. Medale mistrzostw Polski jako junior, jako również młodszy kategoria, junior młodszy, i trzeba przyznać, że on ma ten czas, który widnieje na czele tego czasowego rankingu 6. Cykliści rywalizowali na odcinku blisko 6 km. Trasa etapu prowadziła spod sanatorium Oblęgorek ulicą 1 Maja, Starkiewicza i Wiślicką. W zobaczeniu przed drugim z Polaków, też świetnym młodziakiem, Kacprem Walkowiakiem, również z ekipy CCC. No więc 12 sekund różnicy między Polakami, ale to między Polakami, oni są w tej chwili najlepsi. Najszybszy na mecie był Szymon Tracz z CCC Development, który z wynikiem 6 minut i 8 sekund sięgnął po zwycięstwo etapowe. Tracz prowadzi z tym rewelacyjnym rezultatem 6 minut 8 sekund. Kurek drugi. Drugi rezultat wykręcił Adrian Kurek, Hurom BDC Development, tracąc 1 sekundę do młodszego rywala. Zdobywcy miejsc na podium drugiego etapu otrzymali nagrody z rąk burmistrza miasta i gminy Waldemara Sikory oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Roberta Burhana. W imieniu rodziny IMOSA nagrodę przekazał Stanisław Walasek. Przedstawiciele władz wręczyli także koszulki liderom klasyfikacji generalnej. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał Grzegorz Stępniak z Vibatech Merckx Wrocław. I oczywiście liderem pozostaje Grzegorz Stępniak. Dzisiaj przypominam Państwu, o 17 ruszamy z Morawicy do Kazimierza Wielkiej, ale teraz jeszcze fanfary. Fanfary jeszcze dla Grzesia Stępniaka.